Odcinek dziewiąty rozdział czwarty Osłona Lwowa i Obrona Lwowa 12 września do 17 września Osłona zaczęła się już właściwie 12 września, aktem opóźniania na Jaworów, Janów, Lwów, oddziałów czwartej dywizji Lekkiej, z której brani jeńcy wciąż numerami pułków identyfikowali tę dywizję. Opuszczaliśmy Jarosław całkiem nie pod naciskiem Niemców, których natarcia załamały się na obronie przyczółka mostowego przez podpułkownika Moszczeńskiego, lecz z powodu rozpoznania ruchu kolumny pancerno-motorowej wychodzącej z przepraw na sanie pod Radymnem. Wymanewrowano nas ruchem na północny wschód, grożąc odcięciem od Lwowa i od zadania. Znowu paradoksalna sytuacja, gdyż w chwili startu do zadania jesteśmy już wyprzedzeni przez oddziały pancerno-motorowe niemieckie, posuwające się skośnie z Radymna na Niemirów. Jak przedtem na Rzeszów, tak i teraz brygada szerokim łukiem ku północy ominęła rejon Krakowca i mimo przymusowej przerwy w lasach Wulka Zapałowska Lipina, dla wyczekania na dowóz benzyny przed świtem osiągnęła wolny jeszcze od Niemców niemirów. Stąd skierowała się z powrotem na właściwą oś i osiągając jaworów, zdążyła wysunąć się z tego miasteczka na zachód pod Krakowiec, by zagrodzić drogę posuwania się Niemców w punkcie najbardziej dogodnym do obrony, między rozległymi stawami i mokradłami, choć w tym wyjątkowo suchym lecie mocno podeschłymi. Pozostawiony na zachód od Niemirowa Dion rozpoznawczy miał nas osłaniać od północnego zachodu. Znowu wiew dzieciństwa, lat gimnazjalnych, beztroskich wakacji letnich, spędzanych kilkakrotnie we dworze wujamego, adwokata z Karola Czarnego, właściciela dóbr Wielkie Oczy, tych samych Wielkich Oczy z trylogii Sienkiewicza. Było nas czterech chłopaków, rodzonych braci. Trzech zginęło na wojnie 1914-1920 i dwoje dzieci wujostwa. Jedno z nich to Staszek Czerny, przyszły podporucznik w X Pułku Strzelców Konnych w Dywizji Pancernej, który w czołgu, dzielnie i z humorem przebył całą kampanię 1944-1945 roku. Czy jako młody chłopak, budując w zabawie forty w tych lasach na wydmach piaszczystych, myślałem, że będę się kiedyś bił tu na serio? Podjechałem na punkt obserwacyjny dowódcy pułku, pułkownika dyplomowanego Bokszczanina. Zasłonięci opłotkami wśród rzadko rozsianych chłopskich chałup czekaliśmy na natarcie niemieckie którego pierwsze akordy uderzały nawałami artylerii ognia na wieś, a szczególnie groble i młyn nad stawem. Pułkownika Bokszczanina mało znałem. Przyszedł na pułk zmotoryzowany kawalerii konnej wbrew swojej woli. Niemal w przeddzień wybuchu wojny, ale dzielnością i charakterem bardzo dobrze już się zapisał w przeciągu tych dwunastu dni ciężkich bojów. Za krótki był to jednak okres, by był prawdziwym motorowcem. Przyzwyczajeniem dziesiątków lat siedział mocno w tradycji konnego oddziału, i oto zwrócił się do mnie w pewnym momencie ze słowami: A jednak, jakby to było cudownie i inaczej, gdybym w tej chwili siedział na koniu na czele mego konnego pułku. Zacząłem pułkownikowi wyliczać kilometry. Przemarszu w pułku od 1 września, ilość bitew i potyczek, i osiągnięć bojowych. Zwróciłem również uwagę na tyle mówiący fakt, że po 12 dniach walk z taką przewagą ilościową i techniczną przeciwnika stoi wciąż na czele pułku niepobitego i zdolnego do akcji. Zdaje się, że rozumiał to sam dobrze, ale rozum rozumem, a sentyment. Sentymentem. Dzień 12. września wygraliśmy przejściową obroną Krakowca przez dziesiąty pułk strzelców konnych, i w nocy trzymaliśmy jeszcze 24. pułkiem ułanów w pozycję pośrednią w porudenku. Wyrzucono nas jedynie siłą z niemirowa, którego trzymanie przerastało siły dionu rozpoznawczego. Resztki tego uparcie wojującego dywizjonu. Majora Ksavera Święcickiego zbierały się w Magierowie. Dobiegł kres życia tego jednego z najmłodszych oddziałów brygady. Pozostałość rozdzielona zasili przeczepione stany ilościowe pułków 24 Ułanów i 10 Strzelców Konnych. Gdzieś w tym okresie kryzysów i walk. Zostałem wezwany do Lwowa do dowódcy frontu południowego generała broni Sosunkowskiego. Koszmarną jazdą nocną, po drogach zapchanych wszystkim, co tylko wojna potrafi wyrzucić na drogi, a po wymiecionych z ostatniego znaku życia na innych odcinkach tak, że ręka stale spoczywała na karabinie w oczekiwaniu złowrogiego halt, Leute, dotarłem do Lwowa. Jaki to inny lwów? Zamarły, przyczajony, jak ktoś, kto oczekuje spodziewanego ciosu z rezygnacją. Ciemny, brudny, z przemykającymi się chyłkiem postaciami, oświetlony tylko tu i tam, wygasającymi pożarami po bombardowaniach. To nie lwów z lat 1918-19. To nie lwów. Z roku 1920 dumny i pewny siebie gród kresowy kładący się bohatersko na poprzek uderzeniom ze wschodu. To nie twierdza, zasłaniająca swą piersią Rzeczpospolitą w nadziei, że ta się ocknie. Trzeba jej więc dać czas na to ocknienie jak tyle razy w czasie przebogatej historii tego semper fidelis miasta polskiego. To nie straż przednia pospolitej, to wprost przeciwnie. Waląca się Rzeczpospolita, która ostatnim tchem od zachodu podchodzi do Lwowa, by dać ostatni i tu odpór, już może tylko dla historii. Tylko gdzie niegdzie pół otwarta brama i ktoś wypatrujący i wysłuchujący, że może jednak. Ktoś podskakujący do mego samochodu z nadzieją w pytających oczach na widok mej czarnej kurtki pancerniaka, że może jakieś chówce pancerne sprawią jeszcze cud. Ktoś wtykający ostatnie swe papierosy, czekoladę i owoce dla polskiego żołnierza. Ktoś znaczący nas w milczeniu znakiem Krzyża Świętego. To już nie straż przednia, ale porzucona w beznadziejności straż tylna. Ale i ja... Nie chcę jeszcze spojrzeć realnie w oczy rzeczywistości. Jeszcze nie pobita dziesiąta brygada kawalerii. Jeszcze jak kiedyś radością napawa świadomość, że bijemy się dla Lwowa, że jak kiedyś w latach 1918-19 idziemy z ocieczą. Jeszcze świadomość, że możemy się bić, wypiera i tamuje wszelkie czarne i posępne myśli. Melduję się u generała Sosynkowskiego, dowódcy Frontu Południowego, w tak znanym mi budynku DOK nr 6. To jest dowództwie Okręgu Korpusu nr 6. Długa rozmowa z generałem, niezałamanym, pełnym wiary mimo wszystko w przyszłość. Tematem jest projekt generała, a w każdym razie przez generała stawiany, przebicia się z częścią 10 Brygady Kawalerii do Przemyśla gdy chce objąć osobiście dowództwo nad porzuconymi przez generała Fabrycego dywizjami, a to 24. Dywizją Piechoty, 11. Dywizją Piechoty i 38. Dywizją Rezerwową i przebić się z nimi z powrotem do Lwowa. Czy gwarantuję powodzenie tej pierwszej części akcji, to jest przebicia się z nim do Przemyśla? Przykro mi gasić wiarę i entuzjazm, Trudno mi zawieść nadzieje wygórowane. Ale ta pierwsza część planu jest zupełnie niewykonalna, gdyż nie ma na to ani minimum siły, ani minimum czasu. Nie część, ale nawet cała brygada jest za słabą dla wykonania tego zadania. Obrazuję lapidarnie generałowi, czym jest w tej chwili brygada. Dwa pułki kawalerii przedstawiają wartość dwóch przemęczonych batalionów piechoty o bardzo małych stanach. 50 do 60% stanów etatowych. Artyleria wciąż tych osiem lów. Zupełny brak czołgów. Wikersy szkolne ugrzęzły u generała Boruty. Jedna skomasowana kompania tankietek o dziesięciu wozach bojowych robi co może, by je udawać. Jeszcze czarniej wygląda to w obliczeniu czasu. Nawet jeśli nie będę luzowany przez kogoś, ale wprost odejdę, zrywając kontakt z Niemcami i odsłonię lwów na odcinku Janów Magierów, to zebranie brygady do akcji, wyposażenie jej materiałowe do tej akcji, a szczególnie pobranie wciąż kończącej się benzyny i amunicji, wymaga co najmniej 24 godzin czasu. To znaczy, że mogę być gotowy na świt 14 września z szansami zaczęcia akcji pod wieczór, gdyż tylko nocą mogę wykorzystać czynnik zaskoczenia. Dziesiąta Brygada Kawalerii jest jednostką wciąż zdolną do walki, do ruchliwych manewrów, do uderzenia, którego warunkiem jest zaskoczenie. Efekt zaskoczenia trwa na głębokość kilku kilometrów, przy szczęściu kilkunastu kilometrów. Zresztą Każde przebijanie się jest zwykle aktem rozpaczy, który może się udać lub nie. Gwarancji, że akt ten dowiezie cało generała Sosunkowskiego i to na czas do przemyśla, dać nie mogę. Generał Sosunkowski przyznaje rację moim argumentom. Pewniejszym i szybszym środkiem będzie jego przelot z oficerem sztabu samolotem do rejonu przemyśla. Generał Sosynkowski w trosce o lwów podporządkowuje brygadę generałowi Langnerowi, dowódcy obrony Lwowa, z zadaniem osłony Lwowa od północy, gdyż zarówno ostatnia bitwa dziesiątej brygady, jak i wiadomości z innych źródeł potwierdzają obchodzenie obszaru Lwowa przez zmotoryzowane oddziały niemieckie na północ od Lasów Janowskich. W przyszłości generał Sosynkowski liczy na współdziałanie brygady z dywizjami z Przemyśla, gdy te przebijając się podejdą pod Lwów. W funkcjonującym już sztabie obrony Lwowa zapoznają się ze szczegółami sytuacji. Ponad wszystkim góruje świeża impresja dopiero co ukończonego boju na ulicy Grudeckiej. Oto po południu, 12 września, Jakieś zmotoryzowane oddziały niemieckie z czołgami czy samochodami pancernymi, które przedarły się pod Lwów w kierunku Rudek i Lubienia, stworzyły kryzys na południowo-zachodnim skraju miasta opanowany ostatecznie do godziny 19 tego dnia. Lwów ma cały szereg luźnych oddziałów piechoty i artylerii, dość trudnych do skoordynowania, i jedną dywizję. 35. Rezerwowego Pułkownika Dyplomowanego Szafrana, kiedyś dowódcy 41. Pułku Suwalskiego, gdy ja dowodziłem 81. Pułkiem Strzelców Grodzieńskich. Dywizja ta częściowo jest już w Lwowie, częściowo w transportach. Ocena przeciwnika jest następująca. Na osi od Gródka Jagiellońskiego, to jest od zachodu, napiera jedna wielka jednostka pancerna Zdaje się druga dywizja pancerna przy próbie obustronnego okrążenia Lwowa od południowego i od północnego zachodu przez czwartą dywizję lekką, z którą dziesiąta brygada kawalerii jest w kontakcie. Lwów powinien sobie dać radę tym, co w tej chwili zbiera w obszarze miasta. Dziesiątej brygadzie przypada zadanie osłony Lwowa od północy i północnego zachodu. Jak się potem przekonaliśmy, ocena była zbyt pesymistyczna, z przesadą szczególnie co do pancernych oddziałów przeciwnika. W tej chwili, na bliższym i dalszym przedpolu, były rzeczywiście tylko dwie jednostki niemieckie. Czwarta Dywizja Lekka, okrążająca Lasy Janowskie i jedna Dywizja Górska, której część zmotoryzowana stworzyła ten pierwszy kryzys w Lwowie. Uzgadniam z generałem Langnerem, że wzgląd na zadanie w obecnej sytuacji i na konieczność wypoczynku dla zmęczonych oddziałów brygady, uporządkowanie rozerwanych związków i na materiałowe potrzeby nakazuje zebrać się w rejonie Żółkwi. Wobec tego generał Langner podporządkowuje mi te siły polskie, które się znalazły na północ od tak zwanego kanału rządowego, zebrane i dowodzone energicznie przez mego kolegę z Wyższej Szkoły Wojennej, pułkownika dyplomowanego Iwanowskiego. Są to zlokalizowane obroną pewnych rejonów. Ba-on Marszowy 53. Pułku Piechoty, który trzyma Żółkiew. Grupa pułkownika Gołaszewskiego. Szwadrony piesze zapasowe i szwadron CKM, które trzymają Majdan. Jedna zbiorowa bateria 75 mm. Jedna improwizowana bateria z OZ-6 Pacu i jedynie ruchliwe jednostki, trzy szwadrony kawalerii, rotmistrza Murasika z plutonem CKM na Taczankach. Wracając przed świtem do brygady skierowanej już na Żółkiew, mam już pewne zarysy planu działania tak wzmocnionej mojej jednostki. Przede wszystkim uporządkować oddziały. I dać im minimalny czas na odpoczynek, ugrupować je tak, by zapewniły minimum zadania, to jest osłonę lwowa od północy, ale zachować sobie możliwość do przejścia do działania zaczepnego w stosunku do czwartej dywizji lekkiej, opierając się o punkty stałe obrony oddziałów pułkownika Iwanowskiego, w których ugrupowaniu nie wprowadzam żadnych zmian w myśl zasady, że ten, kto dłużej siedzi w terenie, jest pewnie ode mnie mądrzejszy. Wzmocnieniem działań aktywnych brygady mogą być szwadrony konnerotmiszcza Murasika i ewentualnie część artylerii, o ile da się ją uruchomić, co do czego nie mam żadnych danych. Od świtu 13 września wyłaniały się z lasów Janowskich przemęczone moje oddziały ludzie i maszyny. I powoli, niemal do wieczora tego dnia, osiągały rejon między Żółkwią a Doliną Kanału Rządowego, oddzielającego nas od obrony Lwowa. Tylko w węźle leśnym Janów usadowił się dywizjon dziesiątego strzelców konnych pod dowództwem majora Słatyńskiego i prowadził harce z elementami oddziałów niemieckich, a drugi harcownik, major Rakowski, z Dionem 24 pułku ułanów, wysunięty na rawę ruską do miasta Dobrosina wciągał w zasadzkę luźne wozy niemieckie to z oficerem niemieckim, to z kucharzami, to z benzyną i bardzo się zapalił do tej roboty. Narastały meldunki z rozpoznania szwadronów Rotmistrza Murasika i oddziałów pieszych pułkownika dyplomowanego Iwanowskiego. Powoli wyjaśniał się obraz. Jeńcy z kierunku zachodniego od majora Słatyńskiego to odpryski służb technicznych i zaopatrzenia Dywizji i Korpusu. Jeńcy i materiał zdobyty z kierunku północnego od majora Rakowskiego i rotmistrza Murasika to odpryski oddziałów saperskich i przeciwpancernych Czwartej Dywizji Lekkiej, która wyraźnie kieruje się przez Ruską na Mosty Wielkie, to jest Północny Wschód, i zasłania się przed nami barierą zapór. Otwiera się niebywała okazja w oparciu o stały punkt obrony żółkwi uderzyć na linie komunikacyjne tej dywizji i przez tę dywersję zahamować jej ruch, którego celu i kresu w tej chwili dobrze nie widziałem. Nie ucierpi na tym osłona lwowa od północy i uzyskam przy powodzeniu większą swobodę działania, gdy trzeba będzie zwrócić się na południowy zachód dla współdziałania z grupą przemyską. Żyję tą myślą i pokładam w niej wielkie nadzieje, ale człowiek strzela, a Pan Bóg kulę nosi. Jest na wojnie prócz woli własnej i wola przeciwnika, która nagina albo całkiem zmienia najładniejsze nawet plan. Zaczyna się niewinnie. Już w nocy z 13 na 14 września lekkim popłochem na naszych tyłach w służbach brygadowych... Na południe od kanału rządowego, a więc poza pasem mojego działania. Niemcy spędzili jakieś ubezpieczenia polskie na wzgórzach nad zboiskami. Zajęli nawet samą miejscowość kompanią cyklistów prowadzeni przez oficera w mundurze polskim. Szef sztabu, Majorski Biński, szanując mój sen, przesunął nasze tyłowe oddziały tak, że nic nam w tej chwili nie grozi. Niepokoi mnie jednak fakt, że główna szosa od nas do Lwowa przecięta, ale nawiązanie połączenia ze sztabem we Lwowie uspokaja mnie, gdyż jakieś oddziały z Lwowa są już w kontrakcji. Rzeczywiście oddziały te odzyskują z boiska, ale utykają na stokach dominujących wzgórz. W rejonie tym bowiem, między peryferiami miasta a wschodnim skrajem lasów brzuchowickich, góruje i panuje nad szosą. Z żółkwi Dolwowa i nad całym terenem szeroko po Dublany Malechów i całą dolinę kanału rządowego, kompleks wzgórz na zachód od zboisk, z których najwyższe 324 jest kluczem do wszelkich działań. Jest to prawdziwy bastion dla obrony miasta i idealna podstawa wyjściowa do natarcia na miasto. Jeszcze widzę w swej pamięci Omówienie wielkiego ćwiczenia w roku 1923 przez generała Tuli i logiczne przesłanki wypływające z charakterystyki terenu. Jeszcze pamiętam jak kolega major z Kresów z byłej armii rosyjskiej wezwany na początku omówienia do zorientowania nas w terenie patrząc na sztabową mapę austriacką 1 do 100 tysięcy gubi się w plątaninie warstwic i szeptem mówi do nas, wot, Austriacka mapa. I manipulując busolą bezarda, wot i busola, Austriacka, wreszcie z rozpaczą wodząc po ogromnym widoku wzgórz i lasków, „Wod i teren Austriacki. Ale od tego czasu upłynęło całych 16 lat. Bardzo bym nie chciał, by ten incydent z Niemcami w zboiskach wpłynął na zmianę mego planu, ale gdy mimo uspokajających wciąż wiadomości ze sztabu Zelwowa Lwowa z boiska z powrotem w ręku niemieckim, a rozpoznanie moje utyka ze stratami na tej miejscowości, ślę okrężną drogą szefa sztabu do generała Langnera, by uzyskać aprobatę przerzucenia się działaniem częściowym brygady na ten odcinek. Łączność z Lwowem poprzez zboiska jest w tej chwili dla mnie pierwszorzędnej wagi. Wydaje tymczasem wstępne rozkazy, mające na celu większe skupienie brygady, przez ściągnięcie oddziałów wydzielonych z Janowa i Dobrosina, przerzucenie całego ubezpieczenia od północy na oddziały pułkownika Iwanowskiego i zebranie oddziału wypadowego do akcji na zboiska. Wygląda on na razie skromnie. Szwadron 24 Pułku Ułanów Szwadron przeciwpancerny zredukowany do kilku dział. Kompania piechoty, która dołączyła do nas z Dublan i wsparcie organicznego dywizjonu artylerii motorowej. Na dowódcę wyznaczam podpułkownika Moszczeńskiego, dowódcę Dionu przeciwpancernego i decyduję się na akcję nocną ze względu na wielką widoczność w podejściu tak do zboisk jak i do wzgórza 324. Od świtu 15 września jestem na punkcie obserwacyjnym między Grzędą a Grzybowicami z szefem sztabu, który dołącza wracając z Lwowa ze zgodą generała Langnera. Natarcie nocne podpułkownika Moszczeńskiego wyszło punktualnie o godzinie drugiej w nocy, zaskoczyło Niemców i łatwo wyrzuciło ich ze zbojsk. Zaległo jednak na stokach wzgórza wobec dobrze okopanej i ukrytej ciężkiej broni przeciwnika. Ściągam trzecią baterię z żółkwi i kieruję trzy szwadrony rotmistrza Murasika poprzez lasy, by od zachodu wyszły na ugrupowanie niemieckie. Akcja bardzo żywa przez cały dzień, ze zmiennym szczęściem dla obu stron, nie daje rezultatu zasadniczego, to jest opanowania wzgórza 324 nad zboiskami. Daje jako minus poważne straty. Odchodzą ranni podpułkownik Moszczeński i jego adjutant porucznik Patolski. Tracimy znowu z boiska, ale daje pełne rozpoznanie Niemców w tym rejonie. Otóż nie kompania cyklistów na rozpoznaniu, jak dotychczas meldunki głosiły, ale poważna część Dywizji Górskiej. Jeńcy wzięci z dwóch pułków tej dywizji. 98. I 99. Pułku Piechoty mówią o wsparciu czterech dywizjonów artylerii, w co nie bardzo chcę wierzyć, gdyż ze środkowania ognia artylerii niemieckiej są raczej średniego natężenia. Później dopiero zrzucenie z powietrza zasobników z żywnością i amunicją dla dywizji górskiej, których część spadła na nasz teren i dalsi jeńcy rozwiązują zagadkę. Niemiecka Dywizja Górska jest w kryzysie materiałowym ze szczupłą ilością amunicji i bez żywności. Czyż nie analogiczna sytuacja z roku 1920 z Własne ugrupowanie jeszcze bardziej niż wtedy zachęca do koncentrycznego uderzenia. Decyduję się na uderzenie całą brygadą wzmocnioną szwadronami rotmistrza Murasika i jedną, tym razem polską kompanią cyklistów przy wsparciu trzeciej baterii artylerii. Jeszcze w pół zmroku w godzinach przedrannych 16 września wychodzi na tarcie brygady. Dziesiąty pułk strzelców konnych z kompanią cyklistów i szwadronem PEPans naciera na zboiska i w przedłużeniu na wschodnią część wzgórza 324. 24 pułk ułanów z szwadronem Pepanc z Grzybowic na Grzbiet Szyzny i stąd na północne stoki wzgórza. Kompania tankietek w mojej dyspozycji krótkimi wypadami wzdłuż szosy Grzybowice z boiska nawiązuje łączność między oboma natarciami. Szwadrony rotmistrza Murasika ze wschodniego skraju lasów brzuchowickich nacierają na tyły niemieckie na zachodnich stokach góry ześrodkowanie ognia trzeciej baterii w moim ręku. Natarcie dość łatwo chwyta pierwsze przedmioty natarcia z boiska i wychodzi na bezpośredni grzbiet nad trzosą dolwowa, jak też na rozciągły grzbiet Michałowszczyzny. Ale poza tym horyzontem do wieczora może się już tylko poszczycić małymi terenowymi sukcesami. Zdobycie z kosztuje nas stratę rannego dowódcy pułku podpułkownika Bokszczanina, który odchodzi do szpitala do Dublan, a dowództwo pułku obejmuje Major Słatyński. Artyleria niemiecka rozwija okresowo dużą siłę ognia. Już nie wątpię w cztery dywizjony, ale najbardziej uszczypliwe i natrętne są ciężkie karabiny maszynowe, których ognie Zmuszają nawet nas na punkcie obserwacyjnym dowództwa brygady i artylerii do pełnego respektu. Wieczorem 16 września, gdy zbieram sztab i oceniamy na chłodno wszystkie elementy, decyzja moja jest bardzo trudna. Wyraźnie nacieramy na dużo silniejszego przeciwnika. Mówią o tym jeńcy już z batalionów wszystkich pułku dywizji górskiej, gdyż dochodzą prócz tych. Z 98 pułku piechoty i 99 dziewiątego pułku i nowi ze setnego pułku piechoty. Podkreśla to czterokrotna przewaga ognia artylerii. Przeciwnik ten choć silniejszy broni się zblefowany może naszą natarczywością, a może z powodów zupełnie nam w tej chwili nieznanych. Zawodzi z niewiadomych powodów batalion czołgów numer 21 którego dowódca major Łódzki zgłosił się dnia poprzedniego, a które tak zasadniczo mogły zmienić sytuację, gdyby przyszły. Taki pech! Przecież to już drugi raz nie dochodzi do mnie batalion czołgów. Pierwszy raz z mobilizacji. Jak się później okazało, major Łódzki dostał z góry inne rozkazy. Nie mogę konkretnie w niczym wzmocnić siły natarcia prócz silnej woli, że wzgórze 324 musimy zdobyć.